W roku 1949 George Orwell napisał taką książkę pod tytułem 1984, którą być może większość z nas zna. Książka opowiada o takim skrajnie komunistycznym świecie. No i ludzie, powiedzmy, za czasów komunistycznych, czy już po, pokazywali tą książkę jako przykład. Jako przykład właśnie tego systemu, który upadł. Ale nieczęsto właśnie się wspomina o książce Huxleya pod tytułem Nowy Wspaniały Świat, którą napisał jeszcze wcześniej, w 1932 roku, a która opowiada o świecie takim jak nasz dzisiaj. O świecie, w którym wszystkim się wydaje, że są wolni, ale tak naprawdę poddawani są nieustannej manipulacji, niemalże hipnotycznej manipulacji, która nakłania ich do konsumpcji. To jest właśnie świat, taki, można powiedzieć, totalitaryzm oparty na konsumpcji. Tutaj się liczy właśnie przetwarzanie dóbr cały czas, czyli kupowanie nowych, wyrzucanie starych. Jest jakby propagowana pogarda do starych przedmiotów. Jeżeli coś nam, powiedzmy, jeszcze działa, ale już nie wygląda tak jak najnowsze urządzenia, albo nie sprawia się tak dobrze, bo mogłoby lepiej, to właśnie propaguje się tutaj zastępowanie tych starych przedmiotów nowymi, nawet jeżeli nie są potrzebne. I to jest właśnie taki obraz manipulacji, której my podlegamy dzisiaj. Jest w internecie film pod tytułem Nowy Wspaniały Świat. On był kiedyś chyba emitowany na drugim programie Telewizji Polskiej, w którym właśnie bardzo szczegółowo autorzy przedstawiają tę książkę w porównaniu do naszego świata. Odnoszą po prostu wydarzenia w niej zawarte do tego, co się dzieje dzisiaj i naprawdę, no, jeżeli Państwo są zainteresowani, mogą Państwo albo poszukać tego filmu, albo sprawdzić książkę, bo naprawdę opisane tam rzeczy są... To jest fantastyka naukowa, tak by się mogło wydawać, ale to się po prostu dzieje naprawdę. I to można zauważyć w naszym życiu, nie trzeba po prostu daleko szukać. Skoro mówimy o reklamie i o manipulacji w mediach, to się wiąże oczywiście z zakupami, z hipermarketami. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest również, tak samo jak jest filozofia reklamy, tak jest cała nauka poświęcona rozmieszczeniu produktów na półkach w supermarkecie, po to, żeby jak najwięcej z nich można było kupić. Po to, żeby wyski, które wjeżdżają nabywcy, nie były puste, ale wypchane rzeczami, które niekoniecznie są niepotrzebne. Jak to się odbywa? No na przykład te produkty, na których zarabia najwięcej supermarket, ustawia się na wysokości oczu. To jest taka prosta sprawa, że po prostu wyciągamy rękę, bierzemy. Jeżeli coś nam pasuje, to po prostu wkładamy do koszyka. Często nie zastanawiając się nad tym, czy może produkt obok byłby lepszy, tańszy, wygodniejszy. No oczywiście zewsząd nas obrzucają hasła w stylu promocja, obniżka cen, jakieś ceny właśnie dużo niższe niż gdzie indziej, choć niekoniecznie tak zawsze jest, bo to są tylko hasła, które nakłaniają właśnie do tego, aby ludzie kupowali jak najwięcej. Kiedy Państwo idą do supermarketu, też wielkość koszyków gra rolę, bo jak udowodniły badania socjologiczne, ludziom często jest po prostu głupio przyjść do kasy z pustym koszykiem. Albo jeżeli już idą na zakupy, przykładowo batoniki, jakieś takie drogie, słodkie rzeczy, czy drogie, małe rzeczy, są umieszczone przy samej kasie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wchodzimy do supermarketu z pustym koszykiem, to nam jest głupio do niego wrzucić jakieś takie dubelele, które kosztuje dużo. Ale kiedy przychodzimy do kasy z pełnym koszykiem, kiedy już wartość tego koszyka jest
znacząca, to wtedy już te parę złotych następne nie gra roli. Dla nas nie gra roli. Albo nam się tak wydaje. Natomiast supermarket na tym zarabia. Skoro już mówimy o supermarketach, to może zastanowimy się, do czego prowadzi sam tak zwany wolny rynek, bo to przecież obserwujemy dzisiaj. Tak zwany wolny rynek niechybnie prowadzi do monopolu. Czy do monopolu. Po prostu mniejsze sklepy nie są w stanie wyżyłować tak cen. Jak to się w ogóle odbywa, że w supermarkecie ceny są niższe? Supermarket często po prostu zwleka bardzo długo, i to czasem miesiącami, ze spłatami swoich dostawców, przez co może pieniądze zainwestować w coś innego, przykładowo na giełdzie czy w inny sposób, przez co on zarabia na tych pieniądzach przetrzymywanych, przez co może te ceny w swojej sieci obniżyć do pułapu, który się po prostu nie opłaca. Zupełnie się nie opłaca drobnym sprzedawcom. To prowadzi właśnie do takiej sytuacji, że małe sklepiki bankrutują lub zamieniają się w mały sklepik, ale pod banderolą już jakiegoś większego molocha. To oczywiście nie byłoby możliwe, gdybyśmy zastanowili się sami, co kupujemy. Nie ma w ludziach jedności, przez co dochodzi do takiego procederu, że my patrzymy tylko na cenę. Nie interesuje nas, skąd się wziął produkt. Nie interesuje nas, dlaczego ta cena jest tak niska w porównaniu do, powiedzmy, małego sklepu. No bo dlaczego by nas nie miało odchodzić? My zarabiamy swoje pieniądze. Sklep zarabia swoje pieniądze. Jeżeli sklep nie potrafi nam zaoferować odpowiedniego produktu w takiej cenie, jak moglibyśmy kupić dzieci, to dlaczego byśmy mieli tam kupować? Często się zdarza tak, że duże sieci potrafią zaniżyć cenę produktu dużo bardziej, niż by to wynikało nawet już z tych wszystkich innych zabiegów, które prowadzą do tego, że my wydajemy więcej pieniędzy w tych sklepach. Często, jeżeli w pobliżu jest jakiś sklep, który jest po prostu konkurencją, to supermarket jest w stanie dopłacić do produktu, czyli sprzedawać go w cenach, które się po prostu mu nie opłacają. Tylko po to, żeby w krótkim czasie wyeliminować konkurencję. Oczywiście, kiedy na rynku zostają same supermarkety, to już ta sprawa nie jest tak prosta. Jeżeli pójdziemy do źródeł, to często się okazuje, że te supermarkety należą do wielkich korporacji, czyli powiedzmy kilka różnych supermarketów, kilka różnych sieci, jest tak naprawdę jedną siecią. Tylko pod innymi nazwami, co chroni przed tak zwanym właśnie posądzeniem o monopol. No i jeszcze zobaczmy, skąd się biorą te supermarkety. Praktycznie każda sieć, jaka występuje na naszym rynku, to jest sieć obca. Biedronka pochodzi z Hiszpanii, Auchan z Francji, Carrefour również. To jest cały kapitał, który wyciąga z naszego kraju pieniądze gdzie indziej. Owszem, oni płacą tutaj podatki, ale płacą również u siebie, przez co nie płacą takich podatków jak nasi rodzinni sklepikarze. Przez co ten kapitał wędruje gdzie indziej. To jest po prostu wyciąganie pieniędzy z kraju właśnie poprzez takie działanie. No, w Indiach są bardzo ciekawie z tym. Ludność poradziła. Oczywiście to jest abstrakcja zupełnie dla naszych warunków. Ale tam po prostu, kiedy zaczęły się wprowadzać supermarkety, kiedy hale budowały się w dzień, przychodziła ludność.